Pomimo tego, że pozycja fasolki jest taką pozycją, w której nosimy dziecko w sposób dość intuicyjny, to jest kilka elementów, które tutaj warto wziąć pod uwagę. Zauważ, że główka tego maluszka jest nieznacznie odchylona do tyłu. U tak małego dziecka może to prowokować prężenie. No, i jego kolanka ustawione są dosyć blisko siebie. To też nie jest korzystne dla jego stawów biodrowych. Tutaj maluszek jest tak troszeczkę jakby wyprężony do tyłu. Natomiast jeśli chcemy tutaj poprawić tą pozycję, to wystarczy, że troszeczkę bardziej aktywnie ułożymy swoją rękę i podeprzemy główkę dziecka w taki sposób, żeby ona znajdowała się dokładnie w przedłużeniu jego tułowia. Delikatnie zaokrąglimy miednicę i podeprzemy jego guzy kulszowe i ułożymy swoją rękę w taki sposób, żeby kolanka znajdowały się nieznacznie szerzej niż bioderka, a stópki maluszka, żeby były razem. W takiej pozycji maluszkowi będzie zdecydowanie bardziej wygodnie, będzie to bardziej komfortowa pozycja. Zwracamy tutaj też uwagę, żeby zbyt mocno nie podwijać miednicy, dlatego że to może sprawiać, że treść pokarmowa będzie cofała się z powrotem do przełyku, więc maluszek może nam się prężyć. Ale tak niewielka zmiana właśnie e, może e, sprawić, że i nam, i dziecku będzie po prostu zdecydowanie e, łatwiej. To nie są duże rzeczy, to są bardzo małe zmiany, ale pamiętaj, że e, właśnie diabeł tkwi e, w szczegółach. To jest mały człowiek, więc małe rzeczy mają znaczenie. Po więcej ciekawych treści subskrybuj mój kanał i oczywiście chodź na bloga do bardzo ciekawych wpisów, które podlinkowane są pod tym filmikiem. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę i zostań ze mną na dłużej.